Panie, tak bardzo potrzebujemy Ciebie dzisiaj, tutaj na tym miejscu. Potrzebujemy Twojej obecności, Twojego pomazania, potrzebujemy Twojego słowa, potrzebujemy Twojego dotyku, Twojego uzdrowienia. Ja potrzebuję teraz, Panie, Twojego też dotknięcia. Tak Ojcze, niech ten czas, kiedy Twój Kościół tutaj na tym miejscu zgromadza się, aby uczcić i uwielbić Twoje imię, będzie miłą wonnością, Panie, przed Twoim tronem. Ja się dzisiaj modlę, aby każdy z nas, ja przede wszystkim, ale każdy z nas, który jest na tej sali, kto będzie słuchał tego przesłania, aby doznał posilenia, aby Twoje słowo mogło wykonać w nim pracę, aby mogło wykonać pracę, Panie, zmienić, posilić, zachęcić, czasami skorygować. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. I my nie czytamy słowa ludzkiego. My nie czytamy słowa ludzkiego, my nie czytamy poezji, ale czytamy, Boże, Twoją wolę, Duchu Święty, to, co Ty zapisałeś dla nas. Dzisiaj niech to będzie podstawą, Panie, naszego funkcjonowania tutaj. Abyśmy mogli wziąć z tego słowa coś dla siebie, abyśmy mogli wziąć nową rzecz dla siebie, nowe posilenie i nowe pomazanie. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźcie, kochani, dzień dobry. Chciałem was wszystkich przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedzieć, że ta pieśń właśnie mówiła o tym, co ja teraz potrzebuję. Potrzebuję Boga, potrzebuję pomazania, potrzebuję Jego słowa, wypełnienia, aby to, co wcześniej już Duch Święty położył na moim sercu, umieć dobrze przekazać. Kiedy tak czytaliśmy, śpiewaliśmy tą pieśń Potrzebuję Ciebie, tak pomyślałem sobie, że to jest, wypływa bardzo głęboko z Bożego serca. Wypływa bardzo głęboko z Bożego serca, ażeby ludzie, Jego dzieci, Jego Kościół był zdatny i uzależniony od Niego. Aby wołał, że Go potrzebuje każdego dnia. Dlatego, że my bez Niego nic nie możemy uczynić, ale w Nim... Ale w Nim za to potężną mocą dysponujemy jako autorytetem Ducha Świętego. I ja dzisiaj chciałem mówić o tych, którzy potrzebują Bożej obecności. Być może potrzebowali tego bardziej i mocniej niż inni. Ale niech to będzie też zachętą dla wszystkich nas, aby Boże Słowo otwierało nowe przestrzenie dla naszego życia w duchu. Dlatego, że w Bożym Słowie jest wiele skarbów. Czasami są skarby, czasami są myśli, czasami są wskazówki, ale w Bożym Słowie znajdujemy też takie inspirujące postawy, inspirujące, zachęcające dla nas dzisiaj. Pomimo, że wydarzyło się to 2000 lat temu, czasami więcej, w zależności, którą historię czytamy, one dzisiaj, te słowa, mają realny wpływ na nasze życie. I mogą być zachętą dla człowieka w XXI wieku. Dlatego, że ono jest, tak jak mówiłem, żywe i skuteczne. Dlatego zechciejmy wyświetlić, gdybym prosił Ewangelię, albo otwórzmy Mateusza 11:12, to jest werset główny, taki, koło którego chciałbym się skupić. I on brzmi tak, przeczytam go. Ewangelia Mateusza 11:12. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. W zależności od tłumaczenia, które mamy, gwałtownicy je zdobywają, chwytają. Jest to słowo, które kiedy pierwszy raz go tak przeczytałem, zacząłem się na nim zastanawiać, to myślałem, Boże, czy to jest pozytywna wskazówka, czy nie? Czy to jest zachęcenie, czy być może ostrzeżenie? Ale Duch Święty zaczął mi mówić, że to jest postawa, której Bóg oczekuje od nas. On szuka ludzi, którzy są zdeterminowani. On szuka ludzi, którzy są w stanie wiele położyć, którzy są w stanie wiele dać, którzy są w stanie wiele zmienić, aby się dostać bliżej Jego obecności. Gwałtownicy, tak to jest napisane tutaj, to nie jest żadna zła, nie wiem, koniugacja. Kiedy sprawdzałem to słowo w słowniku biblijnym, jego zamienniki to są ci, którzy naciskają, ci, którzy nękają, ci, którzy się dobijają, nie odpuszczają, ci, którzy są wytrwali. I oby to były słowa, które opisują mnie i ciebie, każdego z nas.
Jezus zapowiada w tych słowach, pisze od dnia Jana Chrzciciela, więc jest jakiś początek, jest jakiś przełom, jest jakaś nowa możliwość. On zapowiada nowe pokolenie w duchu zdobywające i szturmujące Królestwo Boże. Kiedy czytamy Stare Przymierze, Stary Testament, my wiemy, że ono było przeznaczone w zasadzie dla ludzi, którzy się urodzili Żydami. Tak? Bóg powołał naród żydowski jako swój naród, reszta wszyscy byli poganiami. I wchodziło się do interakcji z Bogiem poprzez to, gdzie się urodziłeś. Jeżeli urodziłeś się jako Żyd, kiedy chodziłeś do synagogi, to powodowało, że miałeś społeczność z Bogiem Izraela. Ale od Jana Chrzciciela zostały otwarte szeroko bramy. Dla mnie i dla ciebie. I dlatego ci gwałtownicy, którzy wchodzą, którzy mówią, ja chcę więcej, ja chcę mocniej, ja chcę bliżej, to nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, ale to jest coś, co powinno być dla nas zachęceniem. Dlatego, że to pokolenie, nasze pokolenie ma się charakteryzować głodem, determinacją, bezkompromisowością. Dlatego, że Królestwo Boże zdobywamy, ono się zawiera w duchu, ale ono się też materializuje poprzez ciało. Zgadzacie się z tym? Poprzez ciało, tak? Ktoś zbudował ten kościół, ktoś sprowadził ewangelizację, kiedy myśmy się nawrócili, ktoś wykonał jakąś pracę, a Duch Święty na to stąpił i mógł się poruszać. Już w Starym Testamencie było zapowiadane, w psalmie 24 możemy przeczytać takie słowo, psalm 24:6, to jest prorocze zapowiadanie tego, co się wydarzy, ale też tego, co jest oczekiwaniem Boga. Psalm 24:6 mówi nam, takie ma być pokolenie. Czyli jest pewna myśl, która jest rzucona ludziom, jest pewna myśl pokazująca Boże pragnienie. I takie to ma być pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy pragną doświadczyć bliskości Boga Jakuba. Jeżeli jesteś głodny, jeżeli jesteś zdeterminowany, jeżeli jesteś poszukujący, to celem nie jest nic innego, jak doświadczyć bliskości Boga Jakuba. Doświadczyć bliskości mojego Boga, Twojego Boga, doświadczyć bliskości Jezusa, doświadczyć bliskości Ducha Świętego. To nowa jakość już była zapowiadana dla ludzi, którzy będą głodni, spragnieni, dyspozycyjni. Pamiętamy kazanie na górze, kiedy Jezus nauczał i mówi, że pokolenie będzie błogosławione tych, którzy żebrzą u Ducha. I znowu to słowo żebrzą, ono nie odpowiada może dzisiejszej naszej estetyce, ale to, co tam jest napisane, to są pokolenie tych, którzy są spragnieni, którzy są świadomi potrzeby obecności Ducha. Pokolenie tych będzie błogosławione. Kazanie na górze, kiedy Jezus głosił. Bóg wynagradza w innym miejscu tych, którzy Go szukają. To jest Kronik 20:16-9. Bóg wzmacnia tych, którzy Go szukają. Bardzo wiele mamy tego słowa zapowiadającego, że jeżeli w nas powstanie determinacja, jeżeli w nas powstanie odpowiednia jakość presji do społeczności z Bogiem, to Bóg na to stąpi. To nie tylko to, że my dokonamy wysiłek, to nie tylko to, że my wykonamy jakiś ruch, ale Bóg zacznie nas przyciągać. Duch Święty będzie miał o to, o co się oprzeć. Więc ci, którzy są głodni, którzy Go szukają, są błogosławieni przez Boga. Głód jest w opozycji do sytości. Niestety, czasami jesteśmy głodni, czasami bywamy syci. Sytość to nie jest coś, co przybliży nas do Boga. Sytość jest znamienna dla dzisiejszych czasów. My w naszej kulturze, w Europie, w kraju, ale ufam też i tutaj wszyscy, którzy żyjemy w czasach sytości. Może ktoś powie tak, ale mi brakuje tego, mi brakuje tamtego, może chciałbym mieć więcej, ale tak naprawdę żyjemy w czasach sytości. I to nie sprzyja temu, żeby być głodnym. Czasami ta sytość ma wymiar fizyczny, czasami ta sytość nawet może mieć wymiar duchowy. Czasami jesteśmy tak przeinwestowani Bożym Słowem, tak nasłuchani różnych rzeczy, takich różnych nauk, różnych kierunków, że już sami nie wiemy tak naprawdę, co my chcemy. Sytość także wkrada się do
do rzeczy duchowych. Czasami dotyka wierzących, czasami może dotykać nawet Kościoła. Głodny Kościół to Kościół rozbudzony. Kościół pragnący Bożej obecności. Głodny Kościół to Kościół, który szuka przebudzenia. Który będzie się modlił o swoje pokolenie, będzie się modlił o następne pokolenie. Jeżeli ja nie doznam przebudzenia, niech przyjdą następni po mnie. Niech przyjdą następni po następnych. Ale głodny Kościół szuka rozbudzenia. Syty Kościół to Kościół letni. Syty Kościół to mówi, no fajnie jak jest, mamy się tu dobrze, ktoś wybudował ten budynek, możemy sobie tutaj siedzieć, dobrze nam jest. Także sytość jest wrogiem głodu. Prorok Sofoniasz, taki mało może czytany, zapisał takie słowa, które myślę, że one mają, to jest Sofoniasz 1,12. I one mają wydźwięk oczywiście fizyczny, zaraz go przeczytamy, ale każda opowieść fizyczna ma też swoją drugą wersję duchową. Przeczytajmy te słowa zapisane w Księdze Sofoniasza 1,12 i pisze ta tak. Gdy przyjdzie ten czas, czyli coś, co jest przed nami, przed Sofoniaszem było, gdy przyjdzie ten czas, przeszukam Jerozolimę, przy świetle lamp i ukaże siedzących drętwo nad resztkami wina. Myślących w swoim sercu, nie uczyni Pan nic dobrego, ale też nic złego. I to jest kwit esencja sytości. To jest kwit esencja czegoś, czego musimy się bardzo wystrzegać. Tak jak powiedziałem, jest tutaj mowa o winie, być może jest to przestroga tak, przed jakimś stanem upojenia, ale ja patrzę na to duchowo. Nie uczyni Pan nic dobrego i także nic złego. Czyli Pan jest, ja jestem i tak to będzie trwało. To jest koszmarny błąd ludzi wierzących. Nie dajmy się nigdy sprowadzić do tego poziomu, dlatego że Bóg szuka i wzmacnia tych, którzy Go szukają, Bóg wzmacnia tych, którzy Go szukają, szukają Go szczerze. Także nic dobrego, nic złego to charakterystyka ludzi, którzy nie mają oczekiwań, nie mają pragnienia, bez wiary w stosunku do Boga, że On coś może zrobić. Istniał Kościół 100 lat, będzie istniał następne 100 lat. To jest droga, która prowadzi na zatracenie, równia pochyła w dół. Bóg używa dla swoich celów nie tylko tych, którzy są doskonali, ale tych, którzy są dla Niego dostępni. Dlatego, że głód łączy się z dostępnością dla działania Ducha Świętego. Dostępni dla Jego Ducha, zdatni do użytku, jako całość, jako Duch, który jest w nas, jako dusza i jako ciało. Kiedy Bóg mówi, albo Duch Święty mówi do nas, módl się, to się módl. To nam łatwo zaakceptować, tak? To jest kwintesencja chrześcijaństwa. Ale kiedy mówi idź, to idź. Kiedy mówi daj, to daj. Kiedy mówi zrób, to zrób. To jest spójność funkcjonowania w duchu, w ciele i w duszy. W każdym aspekcie. Nasza doskonałość może zrobić wrażenie tylko na nas. Czasami się nam wydaje, taki jestem dobry, taki jestem doskonały, taki jestem zaradny. Na Bogu niestety to nie robi wrażenia. Na Bogu robi wrażenie tylko pasja, którą mamy w swoim sercu dla Jego imienia, dla Jego spraw. Pasja, która jest zakorzeniona w naszej wierze. Sukces w ludzkich i Bożych oczach mierzy się według dwóch różnych skal. To, co ludzie mogą wypowiadać na mój, twój, każdy temat, powiedzieć, a rzeczywiście sukces odniosłeś. To w Królestwie Bożym w ogóle nie ma znaczenia. Sukces według Bożego serca to pasja, którą mamy dla Królestwa Bożego już tu, teraz na ziemi. I w Starym Testamencie, kiedy czytamy już wiele, pomimo że słowa od dnia Jana Chrzciciela, bo do nich będę wracał, ale już w Starym Testamencie widzimy piękne postawy ludzi, którzy nie godzili się z daną sytuacją, którzy nie godzili się z zastaną sytuacją, którzy wychodzili do Boga z oczekiwaniem
potężnej zmiany dla ich życia, chociaż niekoniecznie byli do tego, nie wiem, nauczani czy prowadzeni. Więc chciałem wspomnieć, tylko nie będziemy ich omawiać, ale dwie takie postawy to między innymi jest Jabez. Pewnie znamy doskonale modlitwę Jabeza. Ja ją tutaj przeczytam, nie będziemy ją wyświetlać, ale Jabez był natomiast szlachetniejszy. Co to znaczy? To znaczy, żeby po prostu ludzie byli mniej szlachetni i bardziej szlachetni. Bardziej blisko Boga i dalej od Boga. Byli dobrzy i mniej dobrzy. Więc Jabez należał do tych szlachetniejszych. Dlaczego? Dlatego, że chciał od Boga więcej niż zastał. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. I to jest zapisane w Księdze Pierwszej Kronik. Jabez modlił się do Boga Izraela tymi słowy. Boże, błogosław mi, proszę, obficie. Poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twoja ręka. Chroń mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie ból. I Bóg wysłuchał tej modlitwy Jabeza. I pod tą zarozumiałą, jak niektórzy mogą myśleć, modlitwą, podpisał się sam Bóg. Powiedział, dobrze, dobrze człowieku. Chcesz zmiany, chcesz funkcjonowania na innym, wyższym, bliższym mi poziomie. To jest dla ciebie. Drugą taką postawą, którą możemy sobie wspomnieć, którą też doskonale znamy, nie będziemy ją tam głęboko omawiać, jest Elizeusz, powołany na proroka. Wydawało się, człowieku, teraz będziesz długo chodził, uczył się od Eliasza. Ale kiedy przyszedł moment przejęcia służby, on wiedział, w co chce. Powiedział, podwójne namaszczenie. Słuchajcie, jak to w dzisiejszych czasach musiałoby zabrzmieć, jak gdybym, nie wiem, powiedział, że chcę być podwójnie namaszczony bardziej niż nasz pastor. Od razu byście mnie sprowadzili do rządku. Ale Bóg przyznał się do tego. Eliasz powiedział, no o trudną rzecz prosisz, nie wiem, nie znam tego, ale Bóg widział gorące serce Elizeusza. Gdzie my widzimy gorące serce Elizeusza? Skąd wiemy, że ono było gorące? Kiedy on został powołany, kiedy Eliasz przyszedł do niego na pole, a on orał swoim zaprzęgiem, to on złożył od razu te woły, które tam miał na ofiarę i powiedział, dobra, pakuję całe moje ówczesne życie, cały ten mój dobytek, który tu mam, Boże, dla Ciebie, idę się tylko pożegnać i do widzenia. Już mnie tutaj nie ma. Gorącego serca. I on został powołany na proroka, ale wiecie, co tam jest napisane? I poszedł i służył. Służył wiele lat. Powołany na proroka. Poszedł i służył wiele lat Eliaszowi, zanim przyszła jego kolej, kiedy przyszła jego zmiana. Więc ta gorącość serca, ona miała swój wyraz w rzeczywistości cielesnej. Wiele tam rozdziałów czytamy, zanim Elizeusz mógł zacząć funkcjonować i objawić się jako kolejny prorok dla izraelskiego ludu. A więc widzimy te poszczególne przymierze. Myślę, że tych przykładów jest daleko więcej. Możemy jeszcze mówić o Jakubie, kiedy się zmagał z aniołem, powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wiele, wiele. Ale jednak to były wyjątki. Natomiast nowe przymierze otwiera szeroko drzwi przed taką postawą. Co więcej, nie tylko otwiera te drzwi, ale zachęca. Zachęca, bo mówi, że aż dotąd, aż od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je zdobywają. Postawa gwałtownika, duchowego gwałtownika, Bożego gwałtownika jest postawą wzorcową w myśl słów Jezusa w Nowym Testamencie. Szeroko otwarte drzwi do takiej relacji i głodni czy syci, napełnieni czy puści, aktywni czy pasywni, dyspozycyjni czy wiecznie zajęci? To jest pytanie dzisiaj dla mnie i dla każdego z nas. Jaka jest nasza postawa? Letni czy gorący? Mający czas dla Boga, stawiający Boże rzeczy na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy dopiero na trzecim? No nie chcę tutaj się daleko posuwać, różnych aspektach naszego funkcjonowania codziennego. Bóg widzi nasze serce.
Bóg zna nasze wybory. On wie, co my dla Niego możemy poświęcić. I nie pozostaje głuchy, nie pozostaje ani też ślepy na to, co my robimy. Co łączy, mały quiz, co łączy Izajasza z Marią, Matką Jezusa? Pewnie wiele, nie? Możemy powiedzieć, mieli tego samego Boga izraelskiego, są zapisani na kartach Biblii. Coś wam przychodzi jeszcze? Co łączy Izajasza i oto jestem, poślij mnie. Postawa pełna oddania. Izajasz powiedział, oto jestem, poślij mnie, a Maria powiedziała, oto jestem, gotowa służyć. To są te same słowa. To są te same słowa. To jest wyznanie gotowości na nieszablonowe życie. Co oni wiedzieli, co Duch Święty przygotował w ich życiu? Co mogła wiedzieć nastoletnia, 17-letnia dziewczyna, jak tylko zostało jej zakomunikowane, że będziesz w ciąży, będziesz urodzisz syna, nie miała męża? Każdy z nas wie, że w tamtych czasach to było ukamieniowanie. To był stos kamieni, który leciał w imię prawa, które wtedy obowiązywało. Co mógł wiedzieć Izajasz o swojej służbie, co mu przyjdzie głosić i w opozycji do których królów, wtedy kiedy mówił, oto jestem, poślij mnie. On nawet nie wiedział, jaką służbę Bóg dla niego przygotował. Kiedy Bóg oczyścił, anioł oczyścił kamieniem czy węgielkiem rozżarzonym jego usta, on powiedział, oto jestem, poślij mnie. Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek mi każesz zrobić, czy przyjdzie mi umrzeć, czy przyjdzie mi żyć krótko, czy przyjdzie mi żyć długo, oto jestem. Moje życie składam w ofierze. To funkcjonowanie bez warunków wstępnych, z pełną świadomością, że rzeczy, które są przed nami, niekoniecznie muszą mi się podobać. Nowy Testament obfituje w takie postawy i zachęca, tak jak przeczytaliśmy już na samym początku, zachęca nas ich do tego. W zasadzie cały 11 rozdział Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary. Tam są ludzie, którzy położyli dużo i tam są wyszczególnieni. Ale tam są wyszczególnieni ludzie, zauważcie, ze Starego Testamentu. Tam nie, pomimo, że mamy ten zapis, mamy tą wskazówkę, mamy tą zachęcenie w Nowym Testamencie zapisane, ale jest opisane tam o Noem, o Mojżeszu, Abrahamie i tak dalej. Ja bym chciał dzisiaj was zachęcić, abyśmy przyjrzeli się paru osobom z Nowego Testamentu, których ja osobiście nazywam gwałtownikami, którzy zdobywają Boże Królestwo, którzy nie byli do tego przeznaczeni, którzy byli poza systemem religijnym, do których w ogóle w tym momencie, kiedy Jezus głosił słowo, on nie głosił do nich. Oni jednak przez swoją determinację wpłynęli na zmianę swojego życia i na zmianę nie tylko swojego życia, ale też i rzeczy, które się działy w Bożym Królestwie na ten czas. Pierwsza taka osoba to jest kobieta Kananejka. Zapisane to mamy w Ewangelii Mateusza 15, 26-28. Więc kobieta, która nie pochodziła z narodu żydowskiego, Kananejka, czyli z Kanaanu, z pozostałość ludów, którzy nie zostali wybici, czyli nieczysta, poganka, żyjąca na terenie, gdzie żyły plemiona izraelskie. I w zasadzie dla takiej kobiety wtedy nie było nic przeznaczone. Ona mogła żyć, oczywiście krzywdy jej nikt nie zrobił, ale ze względu na duchowość, ze względu na to, co Jezus przyszedł zrobić w tamtym danym czasie, oczywiście, nie było jeszcze wylania w tamtym czasie dla niej nie było nic przeznaczone. Ona nie miała prawa nic oczekiwać. Jednak determinacja, siła i głód w jej sercu spowodowało, że wywalczyła zmianę dla swojego życia. Przeczytajmy te dwa wersety z Ewangelii Mateusza, 15, 26, 28. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, powiedział Jezus, i rzucać szczeniętom. Kananejka odpowiada, tak, panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów.
panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej. O kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Zdeterminowana, by jeść chleb. Dla niej były przeznaczone okruchy spod stołu. Zdeterminowana, aby chwycić od Jezusa tyle, ile można. Zdeterminowana do tego, aby chwycić od Boga tyle, aby wprowadzić zmianę do swojego życia. Aby jej córka, tak jak tutaj czytamy, ta prośba, potrzeba została zaspokojona. Ona była nieustępliwa. Dostała to, co pragnęła pomimo odpowiedzi, pomimo odmowy. Dostała to, co Jezus w pierwszych słowach powiedział, nie dla ciebie ten chleb. Ty nie jesteś, ja jestem posłany do ludzi, do owiec zaginionych z Izraela. Dobrzy chrześcijanie, tacy bardzo dobrzy i ułożeni, oni się by zgodzili z tym słowem. No, kiedy usłyszałbyś od Jezusa, że nie teraz, nie dla ciebie ten chleb, nie jest żadna pora, to nasze dobre chrześcijańskie wychowanie powiedziałoby: dobrze, to poczekam, to może następnym razem, to może przyjdzie inny czas. Ale nie ona. Dobrze, że ona nie znała takich postaw. Ona znała postawę determinacji. Ona chciała to wziąć, ona wiedziała, że ona musi to wziąć i ona wiedziała, że ona się nie cofnie stamtąd. I dlatego wyszła zaspokojona, wyszła syta. Nie znała teologii, że powinna się zgodzić z wszystkim, co ją spotyka na ziemi. Czasami tak mówi się, są słowa, które za wszystko dziękujcie, tak? Ale już we współczesnym tłumaczeniu czytamy: we wszystkim dziękujcie. Kolosalna zmiana, dlatego że w nasze życie inwestuje Bóg, Duch Święty, ale rzeczy złe daje przeciwnik, bo my nie mamy Boga, który rozdaje złe rzeczy swoim dzieciom. To taki pierwszy przykład. Drugi przykład, który mocno wbił się w dzieje Bożego Królestwa, to jest prostytutka. Znowu kobieta, która przyjmowała na siebie, musiała przyjmować potępienie, nierządnica, kiedy przyszła do Jezusa i umyła mu stopy. Ewangelia Łukasza 7, 7 rozdział 47-50, przeczytajmy. Dlatego posłuchaj. Jezus zwraca się do gospodarza, gdzie on już zasiadał. Dlatego, gospodarzu, posłuchaj, parafrazuję. Mocno mnie pokochała ta kobieta, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało przebacza się, słabo kocha. Do niej zaś powiedział: twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Prostytutka przychodzi do miejsca, gdzie jest społeczność Jezusa z uczniami, z nauczycielami słowa. Mało, że kobieta już na dzień dobry powinna być odstawiona na bok, to jeszcze nierządnica, to jeszcze prostytutka. Jak ona może? Ukamieniowanie i jedyna droga, która była dla niej przeznaczona. Ale to, co ją przygnało, to, co ją przyprowadziło do Jezusa, był potężny głód i chęć pokoju dla swojego serca. Jezus mówi: idź w pokoju. Ona dostała to, co chciała. Ona nie miała pokoju, bo mieć go nie mogła, bo to, co ona robiła, nie mogło jej dać pokoju. To, czym się parała, nie mogło wprowadzić dla niej zadowolenia tak naprawdę. Mogło wprowadzić tylko potępienie, oskarżenie i same najgorsze rzeczy. Ale też była potępiona przez społeczeństwo, potępiona przez faryzeuszy, przez system religijny ówczesny, który był, przez wszystkich, nawet tych, którzy siedzieli z Jezusem. Przecież gospodarz tam powiedział: no gdyby ten nauczyciel wiedział, gdyby był prorokiem, no przecież wiedziałby, o kogo tutaj chodzi. No przyszła prostytutka, musimy się pozbyć jej. Ale Jezus inaczej podchodził. Jezus zobaczył substancję wiary w jej sercu. Takiej wiary, która mogła z pozycji prostytutki usłużyć Bożemu Królestwu. Co ona zrobiła? Wylała flakon. Flakon, woń rozeszła się w pomieszczeniu. Tam jest napisane, że włosami, łzami oczyściła jego nogi. Ona przyszła ze swoją sprawą, ze swoją determinacją. Płacz pokazuje, że ta kobieta była pod ścianą.
mocno załamana. Ale to, że ona przyszła, to, że była posłuszna Duchowi Świętemu, spowodowało to, że Duch Święty usługiwał Jezusowi. Bo Jezus został namaszczony. On nie został namaszczony przez uczniów, chociaż mógł. Oni byli instruowani, że przecież zbliża się krzyż. On nie został namaszczony przez nauczycieli słowa. Zrobiła to kobieta, która absolutnie powinna być daleko poza tym pomieszczeniem. Duch Święty ją wykorzystał. Dlaczego? Dlatego, że nie patrzył na to, kim ona jest. Duch Święty patrzył na to, co dzieje się w jej sercu. Czy ona doświadcza zmiany? Czy jest ta substancja, która pobudza ją do bliskiej społeczności? Nieistotne było to wszystko, co było istotne dla siedzących tam przy stole. Być może to, co by było istotne dzisiaj dla nas. Zastanówmy się nad tym. Potępiona, wyrzucona, szukała pokoju i otrzymała go. Nikt inny w tego pokoju jej by nie dał. Ona wiedziała, gdzie ona ma iść. Ona była zogniskowana bardzo ostro tylko Jezus. Żaden rabin, żaden system, nawet uczniowie nie byli w stanie jej pomóc. To namaszczenie proroczo wpisało się w to, co Jezus doświadczał na ziemi. Duch Święty mógł użyć do tego dzieła kogokolwiek, ale okazało się, że nikt nie jest gotowy. Nikt nie jest posłuszny, nikt nie jest na tyle zdeterminowany, żeby pewną wartość, dużą wartość pieniężną wylać tak o sobie. Zaraz byłyby informacje, a może by to sprzedać, a może by rozdać ubogim, a może by z tego zrobić jeszcze co. Jeżeli rzeczy są robione z Ducha Świętego, to one zawsze wpisują się w czas. Pobudzenie Ducha Świętego wprowadza cię w najlepszy moment, kiedy może to być zrobione. Czasami sami nie będziemy rozumieć, co robimy. Ja myślę, że tak naprawdę ona zrobiła coś, o czym nie miała pojęcia. Nie sądzę, że jej teologia była tak rozbudowana, że ona wiedziała, że będzie krzyż, tak, to wszystko, co się stanie i że w takim razie jeszcze nie będzie czasu, żeby namaścić jego ciało po zdjęciu go z krzyża, bo już był sabat. To były rzeczy, które były niedostępne dla niej. Ale jednak wpisała się idealnie w czas. Duch Święty ją wykorzystał. Bardzo miłowała. Jezus ją podsumował. To jest to, co znajdowało się w jej sercu. To jest ta substancja duchowa. Bardzo miłowała, czego Jezus nigdy nie powiedział o swoich uczniach. Już nie mówiąc o tamtym pomieszczeniu. Owszem, wspominał o Janie, ale... To jest inny temat, bo to w zasadzie nie Jezus wspominał o Janie, tylko Jan wspominał, że uczeń, który kochał Jezusa. Ale to zostawmy na boku. Bardzo miłowała. I uczniowie nigdy nie dostali takiej laurki. Wręcz inaczej trzeba powiedzieć. Uczniowie zasiadający tam z Jezusem, chodzący już z Nim dwa lata czy ponad dwa lata, dostali tak naprawdę, mówiąc żargonem piłkarskim, żółtą kartkę. Bo nie wykonali, nie rozpoznali, nie poparli, nie weszli po prostu w ten moment, w którym ona to zrobiła. Kiedy ona robiła coś dla siebie, to Duch Święty, powtarzam to jeszcze raz, zrobił dla Jezusa rzecz, która była w danym momencie bardzo potrzebna. Trzecim przykładem człowieka funkcjonującego, a głodnego i sprawiedliwego Bożych rzeczy jest mężczyzna, Rzymianin, żołnierz, okupant, setnik, rzymiański setnik. Mateusz 8, rozdział 8, 8-10. Wówczas setnik powiedział: Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, to idzie. Jeśli innemu rozkażę przyjdź, to przychodzi. I jeśli swojemu słudze powiem zrób, zrobi to. Gdy Jezus usłyszał to, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim: zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. I znowu Jezus jest, powiedzmy to w cudzysłowie, w głębokim szoku.
przyszedł do owiec Izraela, przyszedł do swojego ludu, przyszedł do tych, którzy powinni go oczekiwać, tych, którzy, za których był gotów położyć swoje życie, a mówi: Rzymianin was wyprzedza. Kim on był? Okupantem. Czy znowu z człowiekiem kompletnie poza systemem religijnym. Człowiekiem, który w zasadzie powinien być napiętnowany w społeczeństwie. Człowiekiem, który wymuszał rzeczy w imieniu Cesarstwa Rzymskiego, który wprowadzał siłą porządek, być może zabijał, być może więził, miał do tego autorytet. Musiał to wykonywać, skoro był setnikiem. Nie mógł głaskać. Ale Jezus powiedział, że u nikogo nie znalazłem takiej wiary. Jaka to była wiara? To była wiara słowu. On był głodny słowa. On przyszedł i powiedział: Nauczycielu, nawet nie musisz iść do mnie. Powiedz tylko słowo. Słowo mi wystarczy. Słowo jest wystarczającą substancją do życia duchowego, do uzdrowienia, do zmiany sytuacji. Powiedz tylko słowo, wypowiedz je, dlatego że ty jesteś Bogiem. Wypowiedz słowo, ja go wezmę i już go więcej nie puszczę. To jest wiara, którą dzisiaj szukamy. To jest wiara, kiedy dzisiaj modlimy się, kiedy modlimy się o tak wiele innych różnych rzeczy, że potrzebujemy słowa, żeby go uchwycić i mieć tą absolutną pewność, że skoro Bóg powiedział, to tak się wykona. Więc tylko słowo. Kiedy Żydzi chodzili z Jezusem, mówili: daj mi znak, uczyń coś, to uwierzymy. Daj znak, to zastanowimy się, czy naszą wiarę wprowadzić w czyn i ciebie uznać. A Rzymianin, obcy najeźdźca, powiedział: daj mi słowo. To mi wystarczy. Ja na tym słowie stanę i już się go nie puszczę. Jezus to dostrzegł. Jezus to docenił. Powiedział: idź i to, z czym przyszedłeś, będzie załatwione. On znał poziom autorytetu. Być może poprzez to, że funkcjonował w armii rzymskiej. On wiedział, komu on podlega, ale on wiedział, kto podlega jemu. I to jest też nauka, którą musimy brać. Komu my podlegamy? Mamy Boga, mamy Pana Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, ale my mamy też w imieniu ich władzę. I są rzeczy, które muszą być nam podległe, którą muszą nas słuchać, do których musimy mówić. Przeciwności, które nie pochodzą od Boga. Przeciwności, które stają na naszej drodze. Jezus mówił, kiedy zaczniesz mówić do tej góry, to jeżeli zaczniesz mówić i będziesz miał wiarę, to ona się przesunie. Amen. Amen. Kobieta, która była nieczysta. Kolejna kobieta, kolejna osoba, która nie powinna się zbliżać do Jezusa z upływem krwi. Wiemy, że ona była nieczysta z powodu tego, że krwawiła. Taka osoba znajdowała się zawsze poza obozem. Ona musiała czekać na swoje oczyszczenie, ale dla niej to nie było żadne wytyczne. Ona poszła prosto do Jezusa w swojej nieczystości, w swoim stanie, w którym była, nie miało żadnego substancji. Dlatego ona wiedziała, że kiedy się tylko jego dotknę. Ewangelia Marka 5, 27-28. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła jego szaty. Bo powtarzała sobie: jeśli bym tylko dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. Dotyk, który miał wagę życia dla niej. Dlatego, że znowu ona za to, co zrobiła, mogła zostać ukarana. Prawo mogło zostać egzekwowane. Znowu mogły pójść w ruch kamienie. Znowu mogła być napiętnowana. Znowu mogła to przypłacić życiem. Ale to nie miało znaczenia. Ona wiedziała, że kiedy się tylko jego dotknę. Dotyk Jezusa, choćby przez sekundę. Dotyk Jezusa, choćby wszyscy krzyczeli na mnie. Dotyk Jezusa, po to tu przyszłam. Czasami, kiedy jesteśmy na społeczności, kiedy modlimy się, miejmy taką wiarę, że ja potrzebuję się dzisiaj, Boże, Ciebie dotknąć. Tu w uwielbieniu, tu w modlitwach, tutaj na tej sali, ja chcę się Ciebie dotknąć. Jedna sekunda. Jedna sekunda. Ona może zmienić moje życie. Kiedy
dotykała go, Jezus nie patrzył nawet na nią. On nie wiedział w ogóle. On szedł gdzieś, wyobrażamy sobie tą sytuację, on szedł w tłumie, wielu ludzi się go dotykało. Kiedy Jezus mówi do uczniów, kto się mnie dotknął, mówi, Panie, ale tu wszyscy się cisną na ciebie, no jak to? 100 ludzi się naraz ciebie dotyka. Tak, ale to był inny dotyk. To był dotyk pełen wiary. To był dotyk, który dotknął serca Jezusa. To jest dotyk, który zaabsorbował jego moc dla swojego życia. Dlatego, że ona mówiła, jeśli bym się tylko dotknęła. Wielu ludzi dotyka, ale nie tak. Wielu ludzi czyta, ale nie wszyscy wierzą temu, co czytają. Wielu ludzi patrzy na słowo logos, ale niewielu bierze to jako słowo rema dla swojego życia. Wielu czyta, ale gdzieś to ulatuje. Wielu śpiewa, ale niewielu uwielbia. Niewielu dochodzi przed tron z uwielbieniem, z czcią, z nabożnym szacunkiem. To są rzeczywistości, które czasami nas dotykają. Więc potrzebujemy determinacji w naszym życiu, w tym, co robimy. Potrzebujemy żywej pasji, potrzebujemy odwagi. Bóg to dostrzeże, a Duch Święty poprowadzi nas jeszcze bliżej. Bez Niego nic nie uczynić nie możemy, ale On czeka, On przepatruje ziemię w poszukiwaniu takich postaw. Dlatego czytam te słowa, cieszę się tymi słowami, bo one są dla nas zachętą, że skoro oni mogli, to my też możemy. Skoro Bóg ich zachęcał, Jezus ich zachęcał, to znaczy, że jest to zachęcenie dla mnie, dla ciebie, drogi bracie, dla ciebie, siostro, aby dotykać Bożego serca. I wreszcie ostatnia osoba, o której chciałem wspomnieć dzisiaj. Znowu Rzymianin, znowu mężczyzna, Korneliusz, setnik. W Dziejach Apostolskich czytamy historię, co się wydarzyło. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 3 i 4 wiersz. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu Korneliusz, setnik, w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił. Korneliuszu, Korneliuszu, wpatrzony w niego i przestraszony zapytał, co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz Twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. I znowu mamy ciekawe słowa, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. To znaczy, że są sytuacje, gdzie Bóg może na nas nie zwrócić uwagi. Są sytuacje, gdzie nasze modlitwy mogą nie dojść do Bożego tronu. Są sytuacje, gdzie nasze modlitwy mogą się odbić od tego sufitu i wrócić. Pamiętajmy o tym. Tutaj czytamy, że anioł mu powiedział, twoje modlitwy i twoje datki. Twoje jałmużny, w zależności od tłumaczenia. To jest dobry zestaw dla Boga. Modlitwy i datki. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje integralność w duchu i w ciele. To, co wyznajesz ustami, to, co mówisz, o czym mówisz, że Pan jest najwyższy, że Tobie wszystko dziś dajemy, tak? Śpiewamy często tą pieśń. No, ale potem, jak trzeba dać, to czasami jest głęboka kieszeń. Integralność Korneliusza setnika była widoczna także w tym, bo tam jest napisane, że on i cały dom jego, nawet łącznie z żołnierzami, bo to posłał do apostoła Piotra żołnierzy wierzących. Więc widzimy tą jego integralność. I to znowu człowiek, który ani nie funkcjonował, ani nie pochodził z narodu żydowskiego. Znowu powtórzę te same słowa. Był okupantem, był Rzymianinem, był najeźdźcą, był człowiekiem, który wprowadza porządek i to nie dobrym słowem raczej, ale siłą i ostrzem miecza. Dochodzi do Bożego serca. Dlatego, że integralność w jego życiu została dostrzeżona przez Boga. Nie skupiał się tylko na duchowych relacjach, nie skupiał się tylko na czymś, co w duchu może zaistnieć, ale wiedział, że to, co istnieje w duchu, musi mieć przełożenie na ciało. Bóg go użył. I znowu, dla Boga nie miało znaczenia, kim on był. Pomimo, że Jezus przyszedł na początku do
narodu wybranego. Dla Boga nie miało znaczenia, z kim ma do czynienia. Dla Boga miało znaczenie to, co było w jego sercu. Ale co więcej, dla Korneliusza też nie miało znaczenia, bo on przyjął Boga Żydów. On wspierał, tam jest napisane, on wspierał, hojnie udzielał. Dla niego nie miało znaczenia, że nie jest albo że jest spoza narodu żydowskiego. Dla niego nie miało znaczenia wielkiego, że on jest Rzymianinem. Dla niego miało znaczenie, że to jest Bóg, którego ja przyjmuję. A skoro ja przyjmuję tego Boga, to wszelkie ograniczenia dla mnie nie mają znaczenia. Mogę je odsunąć na bok. I ta gorliwość w jego sercu, ta integralność, on i cały dom, łącznie z najbliższymi żołnierzami, to dotarło przed Boże oblicze. Był do dyspozycji duchowo i był do dyspozycji cieleśnie. I to odniosło skutek. Bóg użył go dla swojego planu. Wydeptał ścieżkę, którą nikt przed nim nie szedł. Wydeptał ją dla mnie i dla ciebie, bo my dzisiaj idziemy dokładnie śladami Korneliusza. Jako poganie, którzy zostali wszczepieni w krzew, tak, winorośli. Więc Bóg zawsze realizuje swój plan. On poszukuje tylko do tego ludzi, którzy dadzą mu się użyć. Jeżeli ich nie znajdzie, to Boże Słowo mówi, że jest w stanie nawet użyć osła albo kamieni. Tak? Kamienie wołać będą, jeżeli my nie będziemy wołać. A osioł, prorok Bileam, został przez osła skarcony, bo nie było nikogo innego gotowego w tym momencie, żeby napomnieć krnąbrego proroka. Więc żeby osioł czy kamienie nie musiały mówić w naszym życiu. Żebyśmy mieli otwarte, głębokie serce. Powtórzę, że Boga nie porusza nasza doskonałość. Boga nie porusza, powiem tak, nawet staż, nawet ile lat z Nim chodzimy. Bóg patrzy na to, co jest tutaj i teraz. On nie patrzy na nasze zasługi historyczne. On nie przez zasługi będzie z nami rozmawiał. On będzie rozmawiał ze względu na to, że dzisiaj, tu dzisiaj, w tym dniu ja daję się Mu w stanie użyć. Że ja będę posłuszny Jego woli. Czy rozumiem, czy nie rozumiem. Czy do końca pojmuję, co się dzieje, czy nie do końca. Ale jeśli Duch Święty mnie pobudza, to idę w tym kierunku. Kiedy mówi idź, to idę. Kiedy mówi rób, to robię. Kiedy mówi daj, to daję. Wszystkie te postacie były, tak jak powiedziałem, poza strefą ówczesnej religii. Niepowołane, niezapraszane, ale dostały się do Bożego serca właśnie przez tą determinację, przez postawę, w przeciwieństwie do znawców słowa, nauczycieli słowa, których było dużo w Izraelu. Oni nie mogli dostrzec Jezusa, nie potrafili przyjąć, że przychodzi Mesjasz. Wiemy, jak to się skończyło. Ale ci nasi gwałtownicy, tak jak zaczęliśmy, oni nie dali się postawić na bocznym torze. Nawet kiedy sytuacja ich stawiała, nawet kiedy słowo wypowiadane nie było tak naprawdę do nich kierowane, oni się nie dali postawić na bocznym torze. Oni szukali, oni pukali, czasem walili, aż im otworzą, aż dostaną to, za czym przyszli. Pukajmy, wołajmy, bądźmy natarczliwi w tym dobrym wymiarze. Tak? Determinacja w przyjęciu słowa, w modlitwie i dawaniu pieniędzy na Królestwo Boże, w namaszczeniu, w szukaniu intymnej relacji, tego dotyku, Jego dotyku. To postawy, które zmieniają ludzkie życie. Każda z tych wymienionych osób doznała zmiany w swoim życiu. Doznała nie tylko to, że została użyta w Bożym Królestwie, bo to też, ale w swoim życiu dostała to, za czym przyszli. Więc to jest moje zachęcenie dzisiaj dla mnie, dla ciebie, aby być w poziomie gwałtownika Bożego Królestwa. Tak jak przeczytaliśmy ten werset na samym początku. Ale musimy sobie też powiedzieć, że jest cena do zapłacenia. Że być może, kiedy przyjmiemy tą postawę, kiedy pójdziemy, będzie trzeba za to zapłacić jakąś cenę tu na ziemi. Ale powiem wam, warto. Jakakolwiek ta cena by była.
Powiem wam, warto, dlatego że nie ma nic piękniejszego niż być bliżej Bożego serca, bliżej Jego obecności. Nie ma nic piękniejszego niż dotykać skrawka Jego szaty. To może zmienić twoje i moje życie, ale także usłużyć Bogu. Więc walczmy o to, idźmy w tym kierunku. Czasami może nas spotkać samotność, czasami może nas spotkać niezrozumienie, jak u prostytutki. Czasami będziemy szli drogą, którą wcześniej nikt jeszcze nie poszedł i będziemy zamiast iść wydeptaną ścieżką, to będziemy ją deptać dla innych, jak Korneliusz. Czasem jakiś brak zrozumienia u najbliższych i akceptacji, jak odpychana Kananejka. Co ty tu chcesz? Po coś przyszła? Czasami nagroda za to, co robimy, będzie dostępna dopiero w niebie. Czasami tu na ziemi, ale nie dla nagrody tu jesteśmy. Czasami ta nagroda będzie dostępna dopiero w niebie. Idąc za głosem w końcu Ducha Świętego, czasami my sami będziemy ogarnięci wątpliwościami. Czy mi się to przewidziało? Czy na pewno słyszałem głos Boga? Czy to, do czego mnie Duch Święty popycha, czy to na pewno jest Jego wola? Diabeł będzie przychodził i będzie mówił, a czy na pewno, tak jak usłyszał Jezus na pustyni. A czy na pewno Bóg powiedział? Jesteś tego pewien? Nie przesłyszało ci się? Ale kiedy przejdziemy ten odcinek, do którego nas popycha, uzdatnia Duch Święty, będziemy widzieć zmianę, będziemy ten widzieć owoc. Być może nie w tym jednym momencie. Nie w tym momencie jeszcze, kiedy będziesz kładł swoje nogi na wodzie, jak Piotr. Ale po przejściu tego odcinka będziemy widzieć, że w tym jest Boży plan, że w tym jest Boża moc, że dla Boga zostało coś zrobione, coś wykonane. Doświadczajmy świadectwa Ducha Świętego w sobie. I mam teraz takie przekonanie, że być może mówię do kogoś na tej sali, ale być może też do kogoś, kto słucha, do osoby, która stoi z boku, która została postawiona z boku ze względu na jakieś sytuacje. Być może diabeł ci przypomina cały czas, co się wydarzyło. Być może to jest prawdą. Być może upadłeś wczoraj, być może masz drugie czy trzecie małżeństwo, nie wiem. Ale wiem, że jeżeli pokażesz Bogu substancję w swoim sercu, to nie będzie miało znaczenia. Ludzie cię mogą odsunąć, system religijny cię może odsunąć, ale jeżeli Duch Święty dostrzeże żywą substancję wiary, to On cię tylko pociągnie. Może cię użyć. Także chcę, żebyś przyjęła jako słowo zachęcenia te myśli, że nie ma nic, czytałem to tutaj na piątkowej modlitwie, nie ma nic, co może nas odłączyć od miłości w Chrystusie Jezusie. Nic. To, co odłącza nas od miłości w Chrystusie, to są nasze rzeczy. To my sobie wyobrażamy, że skoro wczoraj, przedwczoraj czy 3 dni temu zrobiłem to, no to ja już się nie nadaję do niczego. Może mi się coś przytrafiło 2 lata temu, może 3 lata temu, może była tragedia w rodzinie, może była tragedia w małżeństwie. To jest to, co my sobie sami projektujemy i to nas odłącza od miłości w Chrystusie. Dla nas, nas samych. Nawet powoduje to, że robimy krok wstecz. Ale nie ma nic, co może cię odłączyć od miłości. Bóg patrzy na to, nie to, co się wydarzyło. Bo to, co się wydarzyło, przyjął Jezus Chrystus na krzyżu, na swoje ramiona. Czy się wydarzyło mało, czy się wydarzyło dużo, czy się wydarzyło bardzo dużo, to nie ma znaczenia. On dzisiaj patrzy na twoje serce. Substancja duchowa w twoim sercu. Głód i pragnienie Jego bliskości. To są wyłącznie rzeczy, na którym spocznie Boży wzrok. Tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Niech to będzie teraz czas, kiedy będziemy mogli się pomodlić. Powstańcie na chwilkę. Ja się pomodlę i też proszę was, żeby to słowo, które, ono jest do każdego, ono jest do mnie, do każdego, kto tu jest na tej sali, do każdego, kto będzie słuchał, aby to słowo mogło dla nas wykonywać pracę.
Ojcze, ja Ci dziękuję, że dałeś czas, Panie, kiedy możemy rozważać Twoje Słowo. Ja Ci dziękuję, że Twoje Słowo jest prawdą i Twoje Słowo darzy życiem. Niech ono darzy życiem dzisiaj każdego z nas tutaj na tej sali, niech ono darzy życiem mnie, każdego potrzebującego, ale niech ono darzy życiem też każdego, kto słucha. Ojcze, ja to się modlę, Panie, aby wszystko, co ma zostać odsunięte z naszego życia, z naszej perspektywy, niech to zostanie odsunięte w imieniu Jezusa, aby tylko Twoja obecność, aby Twoja miłość, aby Twój tron łaski, jak dzisiaj słyszeliśmy, był tylko przed oczyma naszymi. Ja Ci dziękuję, że Ty chcesz wprowadzić, Panie, nas do wód żywych, Panie. Tak jak kobieta, która Samarytanka, ona była przy studni, Panie, ale ona nie miała wody, która pochodzi od Ciebie. Ja Ci dziękuję, że Ty masz wodę dla każdego z nas, Panie. Jakiekolwiek studnie byśmy mieli w domu, to ta woda nie daje życia, ale Ty jesteś życiem. Ty jesteś życiem, Jezu, i ja Ci dziękuję, Panie, za to słowo. Ja Ci dziękuję, że ono mogło wybrzmieć. Niech ono wybrzmi, Panie, ku naszemu podniesieniu, ku naszemu wzmocnieniu, ku naszemu posileniu, aby Twoja łaska, Twoja obfitość i Twoja obecność, Panie, wypełniała każdego z nas dla budowania Twojego Bożego Królestwa tutaj w Kościele, tutaj w tym mieście i wszędzie, gdzie nas poślesz. Amen.